Niesamowicie zimna sobota jak na pierwszą połowę września, ale to nie powstrzymało strażaków z ochotniczych straży pożarnych w gminie Syców, żeby wziąć udział w zawodach sportowo-pożarniczych. W międzyczasie strażacy sprawdzali swoje umiejętności, swoją sprawność, ale także sprzęt, którym na co dzień się posługują. Są to prawie rokrocznie prowadzone zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych w tym miejscu z terenu miasta i gminy Syców. Biorą w nich udział również żeńskie oraz męskie młodzieżowe drużyny pożarnicze. Młodzieżowe drużyny pożarnicze, to znaczy od lat 12 do lat 16. Następna grupa jest od lat 16 do 18 oraz grupa trzecia, tak zwana seniorzy. Jakoś z kolegami wyszło, że postanowiliśmy razem sobie się złożyć i pójść do tej straży. Zawody, no będziemy biegać sztafetę, bojówkę. No i wygrać byśmy chcieli, jak najlepiej, żeby było. A lubisz to? Tak. Konkurencje, bojówka, sztafeta i chyba tylko tyle, jak pamiętam. Jakoś padliśmy na ten pomysł, żeby w końcu wejść do tej straży, bo zawsze o tym marzyłem. Z mojego punktu widzenia to dobrze, żebyśmy wygrali to i żebyśmy mieli jak największe wyniki i najlepsze. Kiedyś będziecie chcieli być strażakami? Ja będę chciał. Pomagasz innym i możesz gasić pożary. Jeśli chodzi o starszych strażaków, grupa trzecia tak zwana, oni biorą udział w akcjach i oni potrzebują być wyszkoleni z tym, że oni już te wyszkolenia i kursy mają. Natomiast ta młodzież, która tutaj tak się cieszymy, że tak dość licznie bierze udział w tych zawodach, ona musi jakby dopiero ten zapał swój przebudować na dłuższy. Cel jest kontynuacja doskonalenia zawody umiejętności pożarniczych oraz sprawdzenie sprzętu, bo bardzo ważnym udziale w zawodów jest sprzęt pożarniczy. Czy motopompy są sprawne, czy cała armatura wodna sprawna, żeby władze gminy i powiatu również wiedziały, jakich mają strażaków, jaki mają na wyposażeniu swojego terenu sprzęt. My na miejscu, w swoich jednostkach staramy się młodzież, żeby, no bierzemy udział w każdym razie, przede wszystkim Dnia Dziecka, takiej imprezy, nie, to już ich tam zachęcamy, żeby oni do nas dołączali, żeby zainteresowali się tym, żeby chcieli po prostu być strażakami, a wiadomo, że jak każdy młody chłopak, może teraz i dziewczyna, każdy chciał być strażakiem. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.